poprzednim odcinku. Tato, a dlaczego jestem taki? Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dar Argor. A to co widzicie jest to Assassin's Creed Liberation. Moi drodzy, zaczynamy w takim trochę durnym miejscu. Ponieważ ja chciałem tutaj trochę pochodzić, pozatwiać parę rzeczy, a tu się okazało, że tutaj jest obywatel E. No i nie mogę wam ominąć tej przyjemności, żeby go pominąć i wam nie pokazać. Więc moi drodzy, zaczynamy właśnie tutaj. Ojejcie, trochę tutaj jest żołnierzy. Wolałbym, żeby ich tu nie było. No już się robi niedobrze. Bardziej się robi niedobrze. Próbujemy przejść obok was jakoś. Strasznie ich tutaj dużo. Gdzie może być ten obywatel E? Oczywiście jak on nie jest tutaj, może być zawsze na górze. To jest jakaś myśl. Weźmy górę katedry. O co, to są takie ala błędy, więc oni mogą być pochowani jak się tylko da. Ale ciekawe to jest to, że oni się tak pojawiają dziwacznie, ci obywatelowie. Że nie ma, że okej, teraz będzie gdzieś obywatel, nie wyświetla się nic. Tylko my sami poprzez podróżowanie po mieście pokazuje nam, że ej, gdzieś jest jednak obywatel. No jest to odrobinkę niepokojące, bym tak rzekł. Bo się boję, że wszystkich obywateli nie znajdziemy. Jest tu ktoś? O, dzień dobry. No i bęk. No i właśnie to ten fragment. He would have married you if I could. You know my arrangement with Madeleine was business. No, she convinced me. If the law was different, how can you ever forgive? Z własną córką? Trochę nie fajnie. No i właśnie o to teraz chodzi. Ten fragment, wiedziałem, że on jest trochę niedorobiony i że coś tutaj jest nie tak. No tylko teraz główne pytanie. Madeleine? Nie, Madeleine? Nie. Abigail? Nie. Aveline? O, w końcu sobie przypomniałem. Czy on to mówił na serio? Czy teraz mówił do niej? Czy do matki? Do matki chyba. No ale no, niestety, biznes to biznes, musiał to zrobić. Ale ty powinnaś mu wybaczyć. W ogóle swoją drogą, mamy strój. Postanowiłem, że założymy taki czarny strój, idealnie pasuje jako pożegnanie ojca. Nasz ojciec nie żyje, więc będziemy ubrani właśnie jako wdowa. Coś takiego. Tutaj są... A kim ty jesteś? Czemu ty tu jesteś? Co ty masz? Co to jest? Podzielona rodzina. Wiecie co? Nie robiliśmy takich rzeczy, więc zrobimy. But with what? There is another slave, a man. He was separated from his wife and son. If you can bring him to me, I can reunite them. No, okay. Of course. I will help in any way I can. I do not need to know the way. No nie. Sposób jest mój. Nie wolno ci odnieść obrażeń. No to pójdziemy jako dama. Będzie najprościej. Co nie? Damą dawno nie chodziliśmy. A trzeba pokazać, że nam już tata umarł i będziemy chodzić w czerni. Więc zobaczymy, co się tam da zrobić. No ja sobie oczywiście te zmieniłem stroje, wszystkie. I tak naprawdę ze stroi... tych... asasynów... niewolników... zostało nam jeden, który nie zakładaliśmy i ja nie wiem, czego założymy. Dlatego, moi drodzy, że... zostały nam dwa odcinki Asasyna. Dosłownie, dwa odcinki. No jedynie, że ten ja tutaj przedłużę takimi questami, no to trzy. Hej. Jestem damą, żeby cię uratować. Co tam? Thank you. But bardzo mi osoba. There is no time. Come with me quickly. Where? To your family. Bezpieczne miejsce. Gdzie jest bezpieczne? Tam jest bezpieczne miejsce. Chodź.
Ja jestem damą, nic nam nie grozi, z naszych grozi, no bo ja trochę ciężko umiem z bronią i z atakowaniem. Widzisz, ma tylko tak o strzałka. Ale jako, że jest napisane, że dama walczy gorzej, no to to czuć. Ostatnio robiłem grę na 100% i mieliśmy, pamiętacie jak to zbywaliśmy pierwszy fragment tego klucza, tego dysku? Tam był taki templariusz i tam było quest, żeby nie odnieść obrażeń. Jak to jest ciężko zrobić, naprawdę. Nie, że oni wszyscy naraz atakowali, co nietypowe jest, bo w Assassinie każdy po kolei atakował, to tam wszyscy naraz? Ty, grzeczniej trochę. To jeszcze na dodatek. Goście nie dało inaczej niż biczem, więc tragedia jakaś była. No merci, merci. Okej, podzielona rodzina. To te questy ja będę sobie już robił samodzielnie, bo moi drodzy, tak naprawdę jeszcze zajrzymy na chwilkę do mapki. Nam tutaj zostało niewiele. Mamy takie tam przebieranie, dokupowanie parę biznesowych rywali. Na bagnach chyba mamy tylko dwóch albo jednego do uleczenia. I to jest tyle. Tutaj wiem, że są fragmenty karteczki. Właśnie, ja wam miałem pokazać. Potem będziecie na mnie krzyczeć, że tego nie zrobiłem. Baza danych. DNA. Obywatele, załoga, kontrakty, nie. Ekwipunek, właśnie. Strony pamiętnik engine i mamy. Zobaczcie, mamy 1, 3, 4, 5 i tak dalej. 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na ter, na 5, na 16, 17, 18, 19, 20. No i widzicie, to tak idzie. No ale to nie są wszystkie, no tam widzicie, że brakuje nam. Więc moi drodzy, ja wam jeszcze tego nie odpalę. Ja prawdopodobnie wam zrobię oddzielny odcinek ze samymi tymi listami. Z jeszcze dzisiaj? Lecimy tutaj, tam będzie dodatkowy odcinek. One of our newest informants sends word of a loyalist in New York who might, with a little pressure, unmask the company man. Please go to New York and find your brother Connor. I have enlisted his help in locating Officer Davidson of Dunmore's Ethiopian Regiment. Connor, czy spotkamy Connora? Czyli jednak to są te czasy, jak mówiłem, gdzie żyje Connor. Ja się bardzo cieszę. Aveline zapłaciła wysoką cenę za zabójstwo. Ale my zajebiście wyglądamy. Vasteza, który okazał się być nieuchwytnym przedsiębiorcą. Nie mogąc być u boku swojego ojca w godzinie śmierci, zaczyna wątpić w sens swoich działań. Jej lojalność wobec bractwa ulega zachwianiu. Na szczęście idziesz do Connora, który jest idealnym przykładem asasyna. Mieją lata, interesy kwitną, ale przedsiębiorca nadal nie... Okej. Jest zima, to dlatego jesteś tak ubrana. Connor jest przyzwyczajony do zimy, dlatego on tam ma wszystko gdzieś. Ale spotkają go, jestem naprawdę podjarany spotkaniem. I to jest Nowy Jork, znaczy okolice Nowego Roku. No okej, okay. Śnieg zanimowany, no to to nie jest, na pewno, no troszeczkę jak widzimy, na pewno gorzej. Wiadomo, to jest bez PSP, więc trzymam bez Vity, więc to jest gorzej, ale no w trójce to było pięknie zrobione. Więc moi drodzy, pod koniec całej serii będzie dodatkowy odcinek właśnie z tymi listami, tak jak w Assassin's Creed 4 z hakowaniem, więc czekajcie na to. Connor! I'm Aveline de Grand Prix. Your brother from New Orleans. Yes. Achilles told me you would come. I seek a loyalist. Officer Davidson of Lord Dunmore's Ethiopian Regiment. That regiment passed through here. Look at the destruction they left. Their trail leads this way. We will follow them carefully. Jak dobrze zauważyć Connora. Through the trees. A trap. Keep after the sentry. I will hold off these men. Mówisz, a ja biegnę za tym? Okej. Okay. Connorze, miłej walki. Miło go znowu spotkać. Lubiłem go, on był fajny. Nie idealny, ale bardzo fajny. Mój drogi, mi się nie ucieka. Unhand me! One chance to keep your life. Where is Davidson? Who? Come on, time's up. He's in the fort. That was easy. Why is it you call yourselves loyalists again? Easier to be loyal in the safety of the fort than out in the snow with a knife to your neck. Run home now and don't let me see you again. You won't be able to run then. Yes, ma'am.
Do fortu może pójść. Nie, dobrze, powinieneś go zabić, moim zdaniem. No to idziemy do fortu, co? Na wspinaczkę? Mniej niż minutę. Okej. Okay. Dobra, więc wchodzimy, moi drodzy, mamy mniej niż minutę. Zobaczymy, czy się uda. I jak mówiłem, bardzo dobrze jest spotkać w końcu Connera. Trochę za nim tęskniłem, mimo że ta część nie była najlepsza, no to... Powiem tak. Asasynem był moim dużo lepszym niż Edward Kenway, no ale gameplayowo, no to tamta gra... No nie. Znaczy, genialny był trójka, ale no do innych asasynów trochę... Troszkę mu brakowało. Cóż poradzić. Mam nadzieję, że fanów nie uraziłem w żaden sposób. W ogóle wodospad zamarł, co jest trochę dziwne. Nie powinien. Jeszcze może chwilę? Dawaj, o, jest. Co my tu mamy? My w takim miejscu nigdy nie byliśmy. Trochę dziwne miejsce, nie kojarzę. Tam jest fort. No. Connor, jak ty wyglądasz? Trochę drętwo stoisz, jak jakiś model. Masz ten swój łuk, te wszystkie rzeczy. No model jest ten sam. Nice. Chodź, ja mam takie coś. Mam też twój toporek, ale nie będę korzystał, pozwolisz. To jest twój toporek, ty nim walczysz. O! Przynajmniej animacja śniegu, jego wchodzenia po śniegu jest lepsza, bo nasza to taka... Bez problemu, a on trochę widać, że jakby miał problemy. Czyli jest okej. Okay. Hej, hello. Connor. Dawaj. No, on tu na całego polas. Czekaj, Connor, jak już tu jesteśmy, bo wiesz, że ja tutaj prawdopodobnie nie będę. Ja chciałbym zebrać wszystko stąd, więc ja bym trochę tak tu, wiesz, poszukał jakichś rzeczy, bo nie wiem, czy jak się cofnę wspomnienie, to znowu te rzeczy będą, więc... Dawaj, umrzyj. O, dobry jesteś. What? No umrzyj. No. Dobra. Podnieś to. Ja się zastanawiałem, bo ja kiedyś straciłem swój topór. Ja podkurzucam toporem. Ja cię kręcę. Muszę potem go podnieść, muszę pamiętać. To jest ten, to jest chyba ten. Ja cię kręcę, ja podkumam rzut toporem. Genialne. Mamy most jakiś? Bez problemu. Powiedz, czy też dasz radę przejść, staruszku? Tu chyba na górę. Idziesz? A, ty sobie dasz radę, dobra. Ha, tutaj sobie już nie dasz rady. Zobacz. Ha, i co ty tutaj zrobisz? A, no tak, ja ci muszę pomóc. Trzymaj. Zapraszam do mnie. No chyba nie. Pomogę. Dałeś się radę. Nice. Coś tutaj jest. Ładnie to jest, tylko linijnie jest strasznie. To mi się nie podoba. Wolałbym, jakby to było w trójce, trochę otwartej przestrzeni. No ale nie mogli tego zrobić. Can you find a way in? I will go around and divert attention. Mówisz? Szczerze mówiąc, o jacie, jest trochę otwartej przestrzeni. Szczerze mówiąc, bez tej twojej pomocy ja bym sobie dał świetnie radę. Znaczy, nie potrzeba odwracania, bardziej ja bym potrzebował w boju kogoś zaprawionego, żeby mi pomógł. Na tej zasadzie, mój drogi, wiesz? No ale jeśli tak mówisz, no to...
Tam jest dwójka. Dostałem się. Nie ma strzelania, bo jeszcze nas usłyszą i co wtedy? Będą kłopoty. Takich rzeczy nie może być. Dobra, poszło. Okej, okay, no fort jak fort. Typowy jak wcześniej. O, nie tędyk, tędyk. Seria zabójców jest dostępna. Bardzo dobrze, przyda nam się na pewno. Okej, okay, weźmy to. Dziabnijmy. O, jest! To jest tamten. Muszę go dorwać. Weź na wieżę. Oczywiście my wyjdziemy tędy. Kurczę. Nie. Nie to! Jak się anulowało E. Bo jestem w złym miejscu, że mogę zgarnąć tylko dwóch. O. No i lecimy. Tu porko można więcej zdziałać tymi komposami. Nie chciałeś tego, uwierz mi. O! Dobra, dobra. I patrzcie teraz, co się z tym stanie. Tego już nie unikniesz. Dawaj mi mój topór. To nie mój topór, ale wezmę. No nie, no rzut toporem jest genialny. Tylko no z bliska, no to nie wygląda efektownie, by tak z daleka rzucić. What? George? Is it you? Officer Davidson. If you would kindly pay me. Serio? My rank command now. Fighting for the British and working for my enemy who would enslave you? I'll say something's rank. Ha! The loyalists have guaranteed my freedom. I will fight for it. No proszę. Meanwhile, the slaves and the poor are targets in New Orleans, and you play the hero in New York. Who do you serve? And do you really think yourself free? Charity should begin at himself, Miss Aveline. No nie. No, pochwal się, na co cię stać. Nie przeszkadzaj mi jeszcze. Mówiłem mi, nie przeszkadzaj. No i po sprawie. No, ty masz topór we łbie. Inna droga? Ucieknij zwierzy, właśnie. Dawaj, moja droga, dasz radę, teraz na górę. No dawaj, dawaj, na górę, na górę. Nie możesz? Na górę? Serio, tędyk? Okej, okay, mam. Nie widziałem tego, szczerze mówiąc, no ale okej, okay, niech będzie. W lewo, w prawo. Myślałem, że w lewo. Myślałem, że da się po tych okiennicach. To było dosyć logiczne. Nie wiem, czy się wyrobię. Trochę miałem zawiechy. Dobra, nie, tu jest już wyjście, dam radę. No! To nie ja, ona sama. Tam jest. Z beczkami z prawem uciekasz, trochę głupie. No właśnie. A my mielibyśmy i tak dwa strzały, nawet jak pierwszym chybimy. Witamy, przedsiębiorcę. I had hoped it would not come to this. Now, in death, eternal freedom. You mock me. I chose my destiny. That is real freedom. Perhaps one day you will know it too. I... Who is the company man? The answer has been in your own backyard all along. Just
open your eyes. Czy to nie jest ten nasz przyjaciel asasyn, który nas się kocha? Ej, to miałoby sens. On by mógł być nim. Did you find what you sought? Oui. And much that I didn't. Connor, are you always certain in the means and ways of the Brotherhood? I trust my own hands. Of course. Hmm. No inaczej podchodzi. Safely. It's the arrival that concerns me. Then you are on the right path. On właśnie jest średnio asesynem, jest średnio pytanie do niego. Bardziej do jego mistrza, ale on już nie żyje. A szkoda. Co nie? Bardzo szkoda. My czemu my to nadal jesteśmy? Nie powinniśmy chyba tu jeszcze być. Czy powinniśmy? O, skrzyneczka. Skrzyneczka mi uciekła. Mogę po nią wrócić? Zdążę? Nie, nie zdążę. Myślałem. George Daveson powiedział wystarczająco, aby Avalanche mogła zidentyfikować przedsiębiorcę. Avalanche jest tym ciężko, ale musi wrócić do domu. Nie zobaczyć, kto jest przedsiębiorcą. Ja już wiem. Poznaliśmy prawdę, teraz trzeba tylko wyciągnąć wnioski. No i jesteśmy. Co nie, moja droga asesynko? Chodź. Bardzo teraz dużo przed nami dobrego. Więc szkoda, szczerze mówiąc, myślałem, że Connor trochę lepiej odegra swoją rolę, bo tak na razie to taki pochmurny, poważny, takie... znaczy on był zawsze poważny, ale... Spodziewałem się czegoś innego, powiem tak. A teraz tak troszkę, no nie. Trochę więcej się spodziewałem po Connorze. Znaczy fajnie ich spotkanie dwóch asesynów z dwóch różnych gier. Genialna sprawa, no ale... Nadal wolałbym coś innego. Gdzie ten... Nie, tędy knie. Staram się, chodzi tak, żeby w miarę omijać tych strażników. Wiemy, co to jest dosyć kłopotliwe. Na chwilę obecną. No ale co zrobić? Nie możemy zejść niżej z... wykryciem. Pójdźmy tędyk. Wydam sobie, macie musztrę, to miejcie, ja wam nie będę przeszkadzał. I tak to jest beznadziejne i do niczego się nie nadawam. Ty nie jesteś potrzebny mi ani trochę. Tędyk. Uwiodę, na pewno uwiodę, tylko z czasem. Się nie śpieszę. Po co? Tu jest nasz house. A co jest w nim? Co jest w naszym domeczku? Nasza matka. Ale my nie tego szukamy, naprawdę. Czegoś innego. Koniec. O nie, ukryj prawdę. O. No własnej matki chyba nie oskarżysz o to. Evelyn, what a pleasant surprise. I trust you had a safe journey? Safety. What a quaint concept. Evelyn, are you well? You may quit your maternal act, company man. I'm well aware of your true identity. What? Oh, Evelyn, do not be so angry. Do you think that I do not know where you are? Ona jednak jest przedsiębiorcą. Your window, to the rooftops at night. How you played the dainty daughter to your doting father. Jest jednak przedsiębiorcą. Myślałem, że to tamten jej chłopak. Slaves of all people? As if you could conceal your true self from me. My dear, sweet stepdaughter, you are alive today because I needed you. Because. Czyli jest jednak przedsiębiorcą. For what? Sit down. No, ja bym jeszcze porozmawiał. Nie jest to dobry pomysł. No dobra, ale wiadomo, że ona już była. Uciekaj. Jako dama? Trochę słaby pomysł. Okej. Po huk strzeliłeś, co? Co ja zrobiłem, że strzelasz? Pomyśl. A little late for that, don't you think? My men will kill you. Then what will be left of your precious brotherhood? No to jest głupie, powinno być więcej osób, nie tylko ja. Look at us.
So sad. How many years have we worked together for the slaves? You kept them enslaved on your own terms, out of sight for your ill gain. You ended that, as was my intention. Monsieur de Ferrer had different ideas. He perverted my peaceful colony into something ugly. You had to kill him. I owe you gratitude. I don't believe you. Aveline, I love you. I raised you as my own. I was unable to bear children, but you brought light to my life. My whole life you lied to me. I am sorry. It was necessary. A mother's duty is to protect. But look at me now in the light of truth. You, who know so well the pain of a life lived in secret, shrouding your power in petticoats and lace, pretending obedience to men who deny you the right to your own abilities. Am I really so strange to you? I needed you to quash the terrorist elements in my organization. I need you still. I cannot let the assassins waste your talents. You are too valuable to me. As a tool to manipulate? I know you have been frustrated. Agathe. I disobeyed. De Ferrer would still live if he had his way. You see, your aims match mine. Join me, Aveline. Finish what you started. Serio? Dążysz do Templariuszy? Bo to jest jej organizacja, ona sama to nazywała. To jest trochę zły pomysł. Ale chyba twoja matka też jest Templariuszką. Bo korporatycy ze swoją kochaną macochą Madeleine de... jakaś tam, która okazała się być przedsiębiorcą, Aveline czuje się rozdarta i samotna. Udaje się na bagna, by poprosić radę Agathe wystawić na próbę swoją wiarę w bractwo. I on to jest beznadziejnym przykładem akurat asasyństwa, więc trochę kiepski pomysł. The student returns. Why? What use have you suddenly found for old Agathe? I have discovered the identity of the company man. What? Did you not kill him years ago? That was not the company man. You ignored my warning, and now you see your error. It was your responsibility to know as much as mine, Agathe. I was a child when you brought me into the Brotherhood and made me an assassin. You pretended to protect me, to root out the enemy. And all along, my own stepmother, Madeleine, was the company man. Iniquity runs in the family. Ty masz jakiś problem do mnie? Agathe, stop! Recover your senses! No. Co? Czemu chcę walczyć? Nie rozumiem. Agathe, what have you done to me? The order is the future. Who? Nawet wiedziałem, że on ma coś z Almualima. Nawet ma te swoje klony. Może coś więcej mi powiesz? Nie mogę walczyć w takim stanie. Nie mogę go zabić. W taki sposób mogę przynajmniej. Kurwa, kim wy jesteście? Ciebie mogę. Na ciebie? Gnoju perfidny. Wiedziałem, że zawsze mistrzowie to są jakieś pierdzielone gówno. When the sailors attacked you, I should not have intervened. I thought you had the spirit of a warrior, like your mother. But you only take after your father. That waxy, pale slave master. You have no right. Our aims must not be so different. Nie miałeś broni. I tak was wszystkich zabiję. No i co?
teraz się popisz. No, identycznie jak wiesz kto. No tu jest, zobacz. Dosłownie jak działa jak Almualim. Kurczę, jak ja to przewidziałem. Koniec, nie ma takiej zabawy. No. Nie. Dawaj. Nie to. O, to. Trzeba nim rzucić porządnie, żeby umarł. Dobra, dawaj swoje więcej wioskę. Nasza zaczyna myśleć jak prawdziwa asesynka. Znaczy jej to jeszcze trochę do tego brakuje, no ale już powoli. No, dawaj. Się zastanawiam tylko, gdzie jest nasz dzielny topór. Nie. Nie. Tak. Nie. Nie podnoś mi tego. No nie powinieneś tego bronić. Kuwa, spacja. Sunę się topora. Dawajcie. Nie masz broni, to już po tobie. Dawaj. Też już nie masz broni. I po sprawie. Wchodzimy na górę. Zobaczymy jak daleko możesz uciekać, Agatę. It doesn't have to be like this. The shards of the Chichen Itza disk. Work with me. Ty byś powinna wziąć księgę ten asasynów tak naprawdę. Na pewno by ci się przydało. Jeszcze wyżej? Oj, no chyba nie. I told you never to speak to me of that. The knowledge it will destroy us all. No albo uratuje. Tego nie na chwilę obecną chyba prędzej to cię uratuje. Ty już jesteś trochę jakby opętany. Kurczę, nasza asesynka ma... To tak nie działa. Nasza ma dużo... Lepiej myśli. No dawaj. Teraz też mnie nadal zabić? Mentor, do not force my hand. The Agate who trained me is a man of truth. And courage. I know he still lives within you. Let him out again. What have I wrought? I should have stayed with your mother. You should have been my child. Raised as a daughter. Not twisted into this. Ukłamuje cię. Za chwilę cię rzuci. Go now, Agate. Run. And promise never to return. You would bid me a coward's slow, pointless death, as you did Uyoa. I will not live with the dishonor. I. Agate, no! Zabił się. O kurczę. No kurczę. No to powiem wam, że nieźle się stało. Dużo się tu zmieniło. Avalyn czuje się zagubiona. Agatę zawiódł jako asasyn i ukazał jej brak zaufania. Avalyn wraca do Madeline, gotowa do niej dołączyć. Aj, do Templariuszy nie! Ty jesteś zbyt łatwo wierna, tak być nie może! Uuu, nieźle wyglądasz. Zły pomysł. Zły pomysł, to są Templariusze. Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand? I do. Nie. To never share our secrets nor divulge the true nature of our work? I do. And to do so from now until death, whatever the cost? I do. Then I welcome you into our arms, sister. Together we shall usher in the dawn of a new world,
One in which our hands will ensure that all things find their proper place. Druga jest ceremonia w naszej karierze. You are one of us now. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Shit. Okej, moi drodzy. No to chwilę teraz słów mojego zrozumienia. Gra na pewno warta rozegrania. Była miła, można powiedzieć. Nie jest długa, to jest na pewno jej wyjątkowy plus, bo była na konsolkach. O kurczę, co? Ale mnie to w konia zrobiło. Zakończenie idealne dla, tak jakby chcieli Templariusze, ale nie tak jak ja bym tego chciał. Jezus. Obywatel. Jezus, mówię z tego względu, że tam są te wszystkie takie pierduki, znaczy te chrześcijańskie. Dobra, dalej. Doskoczysz? Błagam, doskoczysz. Tam jest jakiś ogień. Tam jest gołębnik. Tam są ławki. To jest mocno zgliczowane. Dasz radę. Właśnie chciałem mówić, że trochę zdziwiłem się, że ona jednak dołączyła do asasyn, do tego tam. Umrzyj. Umarłeś. Co tu stało się naprawdę? Niech mi ktoś to powie. Nienawidzę jak... Kurczę. Asasyn, znaczy Templariusze wcinają się w grę. O, complete offline story. Właśnie. Jeszcze pewnie będą jacyś obywatele, więc ja wam nagram jeszcze parę materiałów. To bądźcie na to gotowi. Dołączyła i tak. Zepsuła. It does not work. Why can't I understand? It cannot be. I refuse to believe it. All these wasted years, a lifetime of sacrifice, and we have all the pieces, I am certain of it. Unless. Nie macie wszystkich. No! Czemu wy mnie atakujecie? Przecież dołączyłem do was. Czyli widzisz, zwąd w ich bractwo jest nieprawdziwe. Za dużo was tu jest. Za dużo. Hopa, nie ma tego ubicia. Nie, mi nie zdołacie. O, nasza matka. Wiesz co, ja tobą się zajmę na koniec, tak? Uroczyście chciałem powiedzieć. No. O, joko, ty słaba jesteś. Umrzyj. Czyli jednak widzisz, zdradzono cię, nie warto do nich przystępować. Why you can blame Chichen Itza and De Ferrer, but I see through you. My daughter. Czyli jednak nie zdradziła asasynów. Ej. Daughter? Only two people can call me that. You banished one and sacrificed the other. Foxglove. You killed my father with your care and your tonic. Why? Because he never truly loved you? And Jeanne, my mother? You stole her child, sent her away. You kept her enslaved even after my father had freed her. And now you attempt to return me to that fate. In the service of humanity. In work, the purpose for which you were created. We were created. The highest purpose. I will not serve you. No!
Naiwni Templariusze, to jakaś nowość, moi drodzy. Nie powinnaś tego tutaj robić. Ewa. Pierwszy człowiek. Great sorrow to end the enslavement of the human race. Now is the time to claim our freedom. Are you with us? I am. Eve will lead us. Eve will lead us. Ewa? Zwiadomość od ludzi pierwszych. Ciekawe. O! Co ty tu robisz? It is done. Okej, okay, i tak to powinno wyglądać, moi drodzy. No to drugi raz, parę słów na zakończenie. Gra naprawdę dobra. Krótka, co też jest jej plusem, ponieważ przez myśl na stworzenie na konsolę jest obarczona pewnymi niedogodnościami oraz pewnymi skrótami, na przykład fabularnymi. Nie jest to rozciągnięte, bardzo ładnie ułożone, tak jak na przykład w dwójce Brotherhoodzie, Revolutionie, w trójce nawet, czwóreczce. Tylko jest ucięte w niektórych momentach i skrócone, co mi się średnio podoba. Niektóre wątki do końca nie zostały wyjaśnione. Bractwo Asasynów tutaj działa tak, że... jakby to powiedzieć, no ludzie voodoo nim rządził, człowiek voodoo. Miał pod sobą dwóch asasynów, no trochę słabo. Patrząc, że to jest Nowy Orlean, powinni mieć tego więcej, no... to bardziej, że templariuszów mają pod nosem. Connor był fajnym motywem, że on się w ogóle pojawił. To było coś świetnego, naprawdę, ja się cieszę, że on się pojawił tam. Ale ogólnie gra była dobra. Muzyki trochę mi brakowało, nie zapamiętałem jej zbyt dobrze, więc no słabo. No ale tak, jakby patrzeć, gra naprawdę była bardzo miła. Fajnie było zagrać asasynką, która nie polega głównie na sile, bo wiedziałem, że naprawdę trochę się trzeba namęczyć w tej części, żeby było walczyć. Duży zasób broni. Jeszcze zostały nam, moi drodzy, listy naszej matki i zostały dokończenie gry na 100%, więc moi drodzy, my będziemy się widzieć jeszcze na pewno w jednym odcinku, gdzie wam pokażę co, jak i gdzie, z czym się je. A teraz, moi drodzy, mam nadzieję, że seria wam się podobała. U mnie jest oceniona, no, jak ona jest oceniona, no trudno. Chociaż uważam, że i tak warto zagrać we wszystkie części Assassina, bo są genialne i na pewno miło przy nich spędzicie czas. Z samego zakończenia, fajny motyw z obywatelami E. Bardzo fajnie, chociaż cieszę się, że to jest, nie jest powielane, nie jest w innych częściach. Spoko, ale fajnie, że w tym części było, bo poznawaliśmy prawdę, jak tu przedstawić templariusze, żeby omotać nas. I jaka była prawda. I naprawdę fajnie to wyglądało, no bo my byliśmy właśnie też taką naszą Aveline, która też jakby nie wiedziała do komu ufać i też była omotana, więc czuliśmy się jak ona, bardzo miłe, bardzo fajnie to zostało zrobione. No a poza tym, moi drodzy, zakończenie genialne, naprawdę myślałem, że ona dołączyła do templariuszy i będziemy mieli templariusza kolejnego. No ale na szczęście tak się nie stało. Na szczęście z asasynką, chociaż nie taka asasynka, jak mówię, tutaj został motyw asasyński, tak niby jest podkreślany, ale jakoś źle poprowadzony, moi znajomi, no ale cóż, ja się znam. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Assassin's Creed. Bo widzimy się niedługo w kolejnej serii. A teraz, moi drodzy, adios i miłych napisów.